jeszcze jeden, zupełnie inny. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam, bo jesteś owocem miłości, która wszystko splata i uświeża. Nie jesteś sam, bo wokół ciebie i inni tak samo kochają i cierpią i są pełni nadziei i miłości sprawieni. Pamiętaj o tym. Tylko ten jest wybrancem Boga, kto z innymi potrafi dzielić się przyjaźnią i miłością, które są bezcenne.